Coraz częściej zauważa się, że zwłaszcza przed wyborami, że gwiazdy, celebryci, sportowcy, artyści po prostu starają się dostać do Sejmu w wyborach. Kogo pani widzi na tym miejscu w Sejmie, jeśli chodzi o celebrytów, którzy jeszcze nie wystartowali? Marek Kondrat, cudowny aktor, moim zdaniem bardzo inteligentny i powinien się znaleźć kiedyś w Sejmie. No właśnie, ale inteligentny, ale tak bardzo inteligentny, że potrafiłby się tam odnaleźć. Bo jednak ja mam takie wrażenie. Oczywiście. Nie wiem, czy pan pamięta, ale w 1989 roku, kiedy były wybory częściowo demokratyczne, w Senacie, gdzie były wybory demokratyczne, zasiadali aktorzy, reżyserzy, tak? Tak, proszę pana, takie były czasy. Teraz już się może zacznie to zdarzać coraz częściej. Może pan Marek Kondrat weźmie sobie to do serca i za 4 lata faktycznie się to wydarzy. Pani Moniko, no właśnie, czy pani boi się tej jesieni? Bo jesteśmy dzisiaj zadowoleni, szczęśliwi. Ja się niczego nie boję. Ja się niczego nie boję, tylko chcę, żeby była fantastyczna frekwencja, żeby ludzie poszli na wybory, żeby rozsądnie głosowali, żeby wiedzieli, że to są jedne z najważniejszych wyborów. I oni w swoich rękach będą mieli te karty i postawią krzyżyk. A nie ma pani takiego poczucia, że... A niektórym krzyżyk na drogę. Oby. A nie ma pani takiego poczucia, że... No bo to już są trzecie wybory, kiedy Prawo i Sprawiedliwość prowadzi w sondażach i że co 4 lata ciągle się słyszy, że to są te najważniejsze wybory, że ta opozycja powinna się zjednoczyć, a to się nie dzieje. Nie, pan, takich nie było, bo tak zniszczono Polskę, tak zniszczono praworządność, właściwie wiele dziedzin życia zawłaszczono, że to są najważniejsze wybory, bo tak nie było, bo były... Można było być niezadowolonym z koalicji Platformy Obywatelskiej i PSL-u, ale nie było tylu afer, co w tej chwili. Mamy afery codziennie, także myślę, że wszyscy już pogubili się. Pogubili się w tym wszystkim. A jak pani, w sensie, jak pani wspomina w ogóle tę debatę pana Kaczyńskiego z panem Tuskiem? Bo to teraz coraz częściej pojawia się na TikToku w ogóle. Ja brałam udział w tej debacie, to była fascynująca debata. Ja miałam też debatę w radiu Lecha Kaczyńskiego i Donalda Tuska, to była debata prezydencka. Debaty to są coś, co jest najważniejszego, ale widzę, że jest opór ze strony Prawa i Sprawiedliwości, żeby spotkać się z Donaldem Tuskiem. Są takie wymijanki, że z chęcią by się z Weberem spotkali, ale jako żywo Weber nie głosuje w Polsce i nie jest przywódcą polskim. Widziałem fajny komentarz, że w jakim języku to by było prowadzone. W każdym razie Jarosław Kaczyński powinien się spotkać z Donaldem Tuskiem, ale też politycy powinni przychodzić do programów, nie tylko chodzić do telewizji, gdzie jest ciepło, miło, nie zadaje się konkretnych, trudnych pytań. Trochę odwagi, panowie. A pani ma świadomość, że politycy, polityczki się pani boją? No, to widać przecież, że się boją, skoro nie przychodzą. Jarosław Kaczyński to już do nas nie przychodzi. Ho, ho, ho. No może jest zaproszony, ale inni. Czy zdarza się pani faktycznie, że czuje pani od kogoś taką obawę, że to pani ma prowadzić? Wie pan, miałam kiedyś wywiad z Mateuszem Morawieckim, pierwszy raz w życiu, był wtedy wicepremierem. I na koniec się go zapytałam, co byłoby lepsze dla Polski, gdyby wybory prezydenckie wygrał Trump czy Hillary Clinton. A na co Mateusz Morawiecki powiedział tak, to jest wybór między dżumą a cholerą. Też się zdziwiłam. Ciekawe, co by... I więcej do mnie nie przyszedł. Ciekawe, co by powiedział teraz przy zbliżających się albo przy poprzednich. Jaką by chorobę wymyślił tutaj. Także to strasznie zabawne.